O, here we go. Witamy serdecznie. Mariusz Szpakowski, Carmen Boho, Filipiny. I proszę, kto do nas dołączył. Gwiazda programu. Vanessa. Patrzcie, co ma Oli na głowie. Vanessa mu przykleiła. Mi też przykleiła, ale ściągnąłem do przed nagrywaniem. Słuchajcie, jest wieczór i czekamy w sumie na siostrę Daniki, żeby się dowiedzieć więcej informacji, jak długo zostają. I zaraz się dowiem i podejmę decyzję, czy jadę stąd, czy nie. Dzisiaj przygotowania są. Gotują, przygotowują, nie wiem, potrawy na jutro jakieś, więc Danika tu. Tego samego dnia nagrywany film jest co poprzedni, także ten sam strój ma. No. Już szwagier Daniki. Internetu nie mamy znowu, mieliśmy pół dnia, teraz nie ma. Już nie mogłem. Zaplodowałem, ale nie mogłem udostępnić na Patronite. Udostępniłem tylko na grupie dla patronów, a już na Patronite nie mogłem. Nie zdążyłem. No nic. Zaraz się dowiem, o co chodzi. Oli! O. A, powiedz coś. Come Vanessa, come baby. Come daddy. Hej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystkim. Dobrze. Brawo. No i teraz ty powiedz. Dobry wieczór wszystkim. No, Oli. Przydałby mi się masaż, szczerze mówiąc, a siostra masaże robi. Siostra Daniki, więc... Jak tam, Oli? Wstawaj, idziemy. Co tak będziesz leżał cały dzień? I said stand up, let's go. Why you lay down all day like that? Sąsiadka ogląda film, okej. Okay. Ten telefon jest podłączony do pisa Wi-Fi tam u sąsiada. Oli, co? Attention, attention. Tak? Wow. Wow. Serduszko masz na czole. Jak Hindu wyglądasz. Siema. Brat. Proszę bardzo. Wnuczek. Babci. Zobaczmy, co babcia tutaj przygotowuje. This is... Luya. No, what is this? Luya. Bo nika. Unsa sa English ni hanka? Luya ba? Imbir rozgniata. Na liściu bananowym. Jakieś wiórki. Jackfruit. Tutaj coś gotowały przed chwilą. Nie wiem. No to teraz jest... Burdel, a będzie jeszcze większa. Ktoś mi klapki zasunął. Where's my slippers? A, siostra zakosiła mi klapki. Sąsiadka ma moje, szwagier też ma moje i siostra też ma moje. Mam tu 3 pary. A ja na boso będę śmigał. Okej. Jak oni wzięli te klapki? Jeden wziął jeden? What happened to the slippers? Look like a witch. Yeah. Szwagier mówi, że sąsiadka jak czarownica wygląda. Gotuje. Naprawdę jakby przygotowywała jakąś miksturę, nie? On powidny. Co, kochany? Dostaniesz się, dzwonko. Już jadł, ale dostaniesz jeszcze więcej, tak? No pokaż tutaj, młody, jaki ty piękny jesteś. Dzisiaj mi 2 razy Olivera obudziłeś. Tym szczekaniem, ha? You need my help? Mamy otwierać. Okej, ojca. Wow, maka, ati man, prito-prito kayo, dahang trabaho. Jest otwierać, ale po co? A? Można? Można. Nie, Oli? Tata to jest zdolny człowiek. Wystarczy trochę pomyśleć. What's wrong with your lubot? What's wrong with your lubot? What is basa? Huh? Wet. Dry fish? Dry fish. Sister, you will make me massage, huh? Yeah? Yes or no? Yes or no? Erotic, erotic massage. Przyglądaj. On tu ma ochotę na te owoce. Nie? Ha? I zaraz będzie Meksyk. Jeszcze gorszy niż jest. Hello, Oli. Siema. Patrzcie, jak go pogryzło coś w nocy. Komary. Witam serdecznie. Mariusz Szpakowski, Filipiny, Carmen Boho. Kolejny dzień. Zamieszanie w domu. O. Dalej gotowanie. Teściowa wróciła przed chwilą z cmentarza. Z siostrą pojechały. Banany go pieką. I ryba. A. And fish. Proszę was. Isang kilo, 1/4. Kana, ng bangusa. Inganas doon. Kaingon, nagpinihang soki. Bawo mumukumpras dodo nga na. Diko, ikaran dakuaro na. Ingon ko na po kasa. Ihatag rin. A tu teściowa gotuje. Nie wiem, co ona tu będzie robić. No i Danika tu. Proszę cię bardzo, jak przygotowali. Sorry. Każdy na telefonie. Co tam, Oli? Ale zerkasz na kamerę, ha? You look for camera? Upat ka buok, sen, daghana. Uli, good mo puhon. Okay. Proszę bardzo. Stół, bananem przystrojony, ryba, krewetki. Patrzcie się na to. Happy birthday, papalito. Zorte, Bagolor family. Ryż wykładają na liść bananowe, proszę bardzo. Rybka jest nafaszerowana czymś w środku. You are too small, huh, Vanessa? You can watch now only. Nie żartuję. Co chcesz powiedzieć? Ha, ale. Ayaw yang, aturo ka to yang. Atuto ang nanay ko. Atuto mama ko. Ha? Lung, alala ka lung yan. Alala ka. Ayaw, ayaw. Hej! Idziemy do szkoły. Vanessa zaprowadzić. Danika będzie siedziała z Vanessą dzisiaj w szkole. Oli został w domu z babcią. Jak na różowo dziewczyny. Danika, you both look the same, pink. Huh? I should wear pink too, yeah. Jeszcze ja się powinienem na różowo ubrać. Internetu znowu nie mamy. Router nie działa chyba. W ogóle nie ma sieci, nie można, nie widać sieci. Także nawet nie można się podłączyć do routera. Czekamy, aż przyjdą wymienić router. Czy ten router jakiś był już stary i coś było z nim nie tak, bo jak wyszedłem na zewnątrz w domu, to już internetu nie mieliśmy. To się rozłączało od razu. Słuchajcie, pojechaliśmy do miasta, mieliśmy na cmentarz jeszcze jechać, ale ja patrzę, że nie mam portfela. A byłem przekonany, że wziąłem portfel i myślałem, że zgubiłem i żeśmy nie poszli na cmentarz, tylko przyjechali prosto tutaj. Jest, w domu zostawiłem. Aj. I także jest ok, ale o 12 godzinie dzwoniłem do nich, żeby mi przyszli internet naprawić, że ten router nie działa. No powiedzieli, że przyjdą dzisiaj. Jest godzina prawie 6 i no 5:40, 5:45 nie ma. I pani powiedziała, że sorry. Zadzwoniłem do niej, że sorry, nie, dzisiaj to nie jest w schedule, żeby ci naprawić internet. Więc powiedziałem jej, żeby odcięli linię na koniec miesiąca, jak mi nie przyjdą naprawić dzisiaj. Także dobrze, ten Starlink idzie, ale chyba przełączę się jeszcze na ten internet do... W ogóle taka dziwna historia, nie wiem czy wam mówiłem oni, bo ja zakładałem ten internet, to było 2 wspólników i wszystko latało elegancko. I potem oni się rozdzielili. I odkąd oni się rozdzielili, podzielili się klientami, od tej pory mam problem z internetem. I rozmawiałem z tym gościem drugim i on po prostu musiałbym mu zapłacić za instalację, za nowy kabel i tak dalej, mnie przełączy do siebie, nie? Także to chyba będę musiał ogarnąć. Muszę mieć 2 internety, to muszę mieć PLDT na razie i Globa, a zobaczymy, nie wiem jak ten Starlink będzie się spisywał, jak przyjdzie podczas takiej pogody deszczowej. Tu impreza pełną parą, widzę, że chłopaki się za picie wzięli, zapraszają, nie idę do nich zobaczyć. A tu jeszcze coś gotują. O. Bandon już chubuk, Chubuk? Pijany. O, piwko. Bir. Na Filipinach pije się piwo z lodem. Baby. Jaki ty słodki jesteś, tatusia przyszedł? Tak.